Ja dzisiaj przyszłam tutaj, żeby opowiedzieć Państwu o akcji Power. Wielu ludzi przede mną już mówiło tutaj o tym, że trzeba działać, więc ja chciałam Państwu się troszeczkę pochwalić, co my wymyśliliśmy i jak my działamy, więc akcja Power. Power, czyli pierwszej ogólnodostępnej, wielokierunkowej e-rehabilitacji. Pierwszej, bo jest to chyba jedyny tego rodzaju projekt na świecie w ogóle. Ogólnodostępnej, bo całkowicie darmowej, wielokierunkowej, bo dotyczy wielu schorzeń, e-rehabilitacji, czyli rehabilitacji online. I zwykle, kiedy komuś mówię, że zajmujemy się rehabilitacją online, na twarzy mojego rozmówcy automatycznie pojawia się wielki znak zapytania. Ale za chwilę pada stwierdzenie, czy co? Co, masaż przez internet? Nie, ale rzeczywiście wielu z nas wydaje się, że pojęcie rehabilitacji online to jest pojęcie sprzeczne samo w sobie, ale to dlatego, że mamy w głowach obraz rehabilitacji jako ćwiczeń biernych, czyli takich, które to rehabilitant wykonuje jak gdyby na pacjencie. Ale mamy też w rehabilitacji ćwiczenia czynne, czyli takie, które pacjent może wykonywać samodzielnie albo w niewielkiej asyście osób bliskich. I taka rehabilitacja to jest na przykład rehabilitacja neurologiczna, na przykład rehabilitacja po udarach mózgu. I ja dzisiaj właśnie o takiej będę mówić, bo od takiej się zaczęła nasza akcja. Czasami, kiedy rozmawiamy z pacjentami po udarach, oni mówią: polecam ośrodek X czy ośrodek Y. Byłem tam przez miesiąc, mam fantastyczne rezultaty. A wcześniej rehabilitowałem się przez rok i nie było żadnych efektów. Okej. Gdybym ja teraz poprosiła Państwa, żebyście nauczyli się listy, powiedzmy 50 czy nawet 100 słówek z języka, którego nigdy wcześniej nie słyszeliście na uszy. Dałabym Wam na to godzinę. Potem wy byście tych słówek nie powtarzali, a za tydzień ja bym was z tych słówek próbowała przepytywać. Ile byście pamiętali? No, może poza nieliczną grupką poliglotów, większość z nas, proszę państwa, nie pamiętałaby absolutnie niczego. Dlaczego? Dlatego właśnie, że tych słówek nie powtarzaliśmy. I w rehabilitacji neurologicznej my próbujemy omijać takie autostrady w naszym mózgu, autostrady, które pozwalają nam przesyłać informacje z mózgu do określonych części ciała. My przesyłamy tymi autostradami impulsy nerwowe. Te autostrady składają się tak naprawdę z połączeń nerwowych, mocno umocnionych połączeń nerwowych. I zjawisko, które pozwala nam się nauczyć słówek, ale też zjawisko, które właśnie wykorzystujemy w rehabilitacji neurologicznej, to jest zjawisko neuroplastyczności, czyli tego, że my właśnie takie połączenia nerwowe możemy łączyć wtedy, kiedy przesyłamy te impulsy nerwowe często daną ścieżką. Ale to zjawisko też oznacza, że tam, gdzie te impulsy nie przebiegają dostatecznie często, te połączenia nerwowe się rozpadają. I pacjent, wychodząc ze szpitala po udarze, wpada w pewną pułapkę. Policzcie Państwo teraz, gdyby się okazało, że od jutra nie możecie pracować, że od jutra nie możecie zarabiać, na jak długo wystarczy Wam pieniędzy? Teraz doliczcie do tego, że powinniście codziennie ponosić wydatek rzędu 50 do 100 zł, to też w zależności od tego, czy mieszkacie w dużej, czy w małej miejscowości, to jest stawka godzinowa fizjoterapeuty. Na jak długo wystarczy Wam pieniędzy? I ręka w górę ci z Państwa, którzy wiedzą już teraz, że mają za mało pieniędzy. Dziękuję. Właśnie wykonaliśmy jedno z ćwiczeń rehabilitacyjnych, tak by the way. Więc co robi pacjent, wychodząc ze szpitala, kiedy słyszy: proszę się rehabilitować, ale nie wie, ile tej rehabilitacji, nie wie, jaka to rehabilitacja. Wreszcie nie wie tak naprawdę, co tą rehabilitacją może osiągnąć, czy i kiedy będzie mógł wrócić do pracy i zacząć zarabiać. Pacjent co robi? Pacjent racjonalizuje swoje wydatki. I zwykle kończy się tak, że pacjent decyduje się na jedną godzinę fizjoterapii w tygodniu, czy godzinę rehabilitacji, to właśnie ta godzina uczenia się słówek, podczas kiedy szukamy tych objazdów dla zniszczonej autostrady. Ta autostrada została zniszczona podczas udaru i my tej informacji do naszego ciała nie możemy szybko i sprawnie przesyłać, tak jakbyśmy chcieli.
I my, jak znajdziemy taki objazd, to powinniśmy go rozjeździć maksymalnie, żeby z tej wąskiej, takiej polnej ścieżynki, którą udało nam się znaleźć, za chwilę zrobić drogę szeroką, żeby wysyłać te impulsy jak najczęściej, żeby każdy kierowca znał drogę, nie musiał pytać, żeby rzeczywiście ta wolna początkowo ścieżka mogła stanowić alternatywę dla tych uszkodzonych autostrad. Co się dzieje, kiedy pacjent ma godzinę rehabilitacji raz w tygodniu? No niestety dzieje się to, że nawet jeżeli uda mu się taki objazd gdzieś znaleźć, no to ta ścieżka jest nierozjeżdżona, ta godzina się kończy, pacjent w ciągu tygodnia nie ćwiczy, no bo go na to nie stać, a za tydzień, kiedy spotyka się ze swoim rehabilitantem, to po tej ścieżce już nie ma śladu, tam już dawno rosną krzaki. I pytanie teraz, czy da się tak zorganizować tą rehabilitację, żeby pacjent dostawał więcej za mniej i żeby nikt na tym nie tracił? My się nad takim rozwiązaniem zastanawialiśmy i przyjęliśmy 4 kryteria, które chcieliśmy, żeby bezwzględnie nasze rozwiązanie spełniało. Pierwsze kryterium, oczywiście nasze rozwiązanie musiało być bezpłatne, tak żeby rzeczywiście pacjenci sobie na nie mogli pozwolić. Po drugie, chcieliśmy umożliwiać codzienną rehabilitację i wykorzystywać tylko domowe sprzęty. I wykorzystujemy często domowe sprzęty takie jak magnesy z lodówki, jak butelka wody mineralnej, jak gumka, recepturka, klocki, puzzle. To są wszystko świetne sprzęty rehabilitacyjne i mamy je zawsze pod ręką. Trzecie nasze założenie, trzecie nasze kryterium, to było kryterium takie, że z naszego rozwiązania korzyść musi mieć nie tylko pacjent, ale też rehabilitant, dlatego że to on jest osobą pierwszego kontaktu z pacjentem i jeżeli on nie będzie miał korzyści z naszego rozwiązania, to szanse na to, że pokieruje pacjenta w stronę tego, co proponujemy, są raczej niewielkie, więc żeby rzeczywiście pacjent mógł z tego korzystać, muszą z tego chcieć korzystać rehabilitanci. No i czwarte nasze założenie to jest założenie takie, że nasze rozwiązanie musi dawać możliwość personalizacji. Nie ma dwóch takich samych udarów, nie ma dwóch takich samych pacjentów, dlatego nasze rozwiązanie musiało się dawać, dostosować do każdego z osobna. I tak powstała akcja Power i tak powstała najpierw strona ćwiczeniarehabilitacyjne.pl, jedna z dwóch, o których będę dzisiaj mówić. Ćwiczeniarehabilitacyjne.pl to jest serwis, który stworzyliśmy z myślą o fizjoterapeutach, o rehabilitantach. Stworzyliśmy to po to, żeby fizjoterapeuta czy rehabilitant mógł w łatwy i szybki sposób ułożyć plan ćwiczeń dla pacjenta, tych ćwiczeń, które rzeczywiście pacjent może wykonywać samodzielnie w domu, wykorzystując domowe przedmioty. W serwisie zamieściliśmy ponad 300 krótkich filmików instruktażowych pokazujących, jak te ćwiczenia poprawnie wykonywać. Te filmy są podzielone według kategorii choroby, z jaką chcemy pracować, terapii, jaką chcemy wybrać, poziomu ćwiczeń, wreszcie możemy wybrać nawet czynność, jaką chcemy ćwiczyć, czy rodzaj domowego sprzętu, z którego chcemy korzystać. Z takich krótkich instruktażowych filmów fizjoterapeuta łatwo układa playlistę, listę ćwiczeń dla pacjenta. Przy każdym ćwiczeniu może dodać ilość powtórzeń, czy dodać notatkę. Link do takiej playlisty przesyła swojemu pacjentowi mailem. Pacjent klika w link, ma gotowy zestaw ćwiczeń na czas, aż do ich następnego spotkania. Gdzie tutaj jest korzyść dla fizjoterapeuty? Już wyjaśniam. Po pierwsze, ale to chyba najmniej ważne, taki atlas ćwiczeń, powiedzmy, można w tym momencie nabyć na rynku za około 600 zł. U nas wszystkie te ćwiczenia są za darmo. Każdy, kto wejdzie na stronę, może te filmy przeglądać i nie musi się ani logować, ani rejestrować, nic z tych rzeczy. Kolejna zaleta jest taka, że to narzędzie można wykorzystywać w swojej codziennej pracy, czyli rehabilitant, kiedy przygotowuje się do spotkania z pacjentem, oni często rozrysowują sobie ćwiczenia i przygotowują sobie taki plan, co rzeczywiście będą z pacjentem robić. Nie muszą tego robić na papierze, mogą to zrobić po prostu w serwisie. Taką listę ćwiczeń można sobie łatwo skopiować, lekko zmodyfikować i być przygotowanym na kolejne spotkanie z pacjentem albo wysłać ją kolejnemu pacjentowi. Dodaliśmy tutaj również zakładkę ośrodki rehabilitacyjne i to jest zakładka,
do której może zajrzeć pacjent, który znalazł się na naszej stronie, chciałby korzystać z naszego serwisu, ale nie ma takiego rehabilitanta, który mógłby mu ten zestaw ćwiczeń ułożyć. Wtedy w zakładce Ośrodki Rehabilitacyjne dajemy możliwość rehabilitantom, żeby stworzyli tam swój profil, udostępnili kontakt do siebie. Pacjent wybiera sobie rehabilitanta gdzieś w pobliżu i na tą godzinę tych nauki słówek czy tego szukania objazdu może się spotkać z rehabilitantem. Ten rehabilitant ma nowego klienta, a po takim spotkaniu pacjent wie, że dostanie zestaw ćwiczeń na czas aż do ich następnego spotkania. Pacjent ćwiczy wygodnie w domu, wykorzystuje domowe sprzęty. Co więcej, taki zestaw ćwiczeń on może sobie podzielić, on nie musi poświęcić całej godziny na ćwiczenia. On może na przykład znaleźć 3 razy po 20 minut i czasem łatwiej też się jest jemu zmobilizować, jeżeli to będzie 3 razy po 20 minut, niż jeżeli to będzie z rzędu godzina. Nie musi dojeżdżać, może ćwiczyć i jednocześnie na przykład oglądać swój ulubiony serial. Taką playlistę może sobie wydrukować i może ćwiczyć, jeżeli już widział te filmy, przecież nie musi ich w kółko oglądać, może sobie taką listę wydrukować i będzie mógł ćwiczyć nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do internetu. No i najważniejsze, maksymalizuje efektywność swojej terapii, jeżeli ćwiczy codziennie, bo właśnie tym się charakteryzuje rehabilitacja w ośrodkach, że tam ćwiczymy codziennie, tam ćwiczymy godzinę, dwie godziny i więcej, codziennie. Dlatego są takie fantastyczne rezultaty, których pacjenci nie widzą wtedy, kiedy sami sobie w domu organizują tą terapię i kiedy ćwiczą tylko raz w tygodniu. Dużo się mówi o motywowaniu pacjenta, a szczególnie bardzo dużo się mówi o braku tej motywacji oczywiście. No i wiecie państwo, ja jak byłam mała, to koniecznie chciałam sprawdzić, czy przypadkiem nie mam jakichś nadprzyrodzonych mocy, no bo głupio by było nie wiedzieć. No i jednym z eksperymentów, które przeprowadzałam, było wpatrywanie się w metalową łyżeczkę i próba zgięcia tej łyżeczki wzrokiem. No, moglibyście mnie państwo teraz zapytać, dlaczego ja tego dalej nie robię? No bo dlatego, że mi się nigdy nie udało. I trudno jest też oczekiwać od pacjenta, że pacjent będzie zaangażowany w ćwiczenia i że jego motywacja będzie na bardzo wysokim poziomie, jeżeli on widzi, że ćwiczy, a nie ma żadnych efektów. No ćwiczy raz w tygodniu, więc jakby tych efektów nie można się dopatrzyć. I idąc tym tokiem rozumowania, pracując nad motywacją pacjenta, współcześnie staramy się wprowadzać do rehabilitacji nowoczesne technologie, a szczególnie próbujemy wykorzystywać wirtualną rzeczywistość i gry komputerowe. Gry takie, jakie na pewno znacie, które reagują na ruch. Oczywiście nie takie, jakie możecie kupić w sklepie, bo one są zbyt trudne dla osoby, która się rehabilituje, ale właśnie tworzy się takie stanowiska w ośrodkach rehabilitacyjnych, gdzie bardzo skomplikowane roboty pozwalają nam ćwiczyć rękę w odciążeniu, gdzie mamy właśnie wielki ekran, fantastyczną rzeczywistość wirtualną, milion czujników. To jest wszystko fantastyczne. To pomaga pacjenta zaangażować, pacjent zdobywa punkty, łatwiej jest go też namówić do tego, żeby przez 20 minut łapał baloniki, niż żeby przez 20 minut pracował nad usprawnianiem, robiąc właśnie to ćwiczenie, które już dzisiaj wykonywaliśmy. I to jest wszystko bardzo fajne, tylko to jest w Polsce niedostępne. Albo jest dostępne w bardzo ograniczonym stopniu. Większość pacjentów w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że takie stacje do takich ćwiczeń istnieją, że istnieją gry rehabilitacyjne. I dlatego my stworzyliśmy serwis Graktywność, gdzie takie darmowe gry rehabilitacyjne, które wykorzystują tylko i wyłącznie kamerę internetową. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych czujników, żadnych specjalistycznych rękawic, żadnych robotów do ćwiczenia w odciążeniu. Takie gry udostępniamy i z tych gier można korzystać już teraz. Każdy, kto wejdzie na stronę, może sobie tego spróbować. Oczywiście to nie jest tak dokładne jak profesjonalny sprzęt. Oczywiście, że nie. Ale to jest i to jest dostępne i to jest dostępne od ręki. Jest polski producent takiego oprogramowania, który zapowiada, że już na dniach będzie wypuszczał oprogramowanie do samodzielnych ćwiczeń w domu. Na razie cały czas czekamy, na razie tego cały czas nie ma. Większość gier, które rzeczywiście powstają i które pacjent mógłby sobie gdzieś tam za granicą kupić, to są niestety gry, które wymagają też konsoli do gier albo właśnie czujników. My proponujemy takie rozwiązanie, które właśnie można sobie przenieść do domu i do którego nie trzeba dopłacać.
W serwisie znowu podzieliliśmy te gry, bo oprócz gier z wykorzystaniem kamery internetowej, dodaliśmy też kilka gier klawiaturowych, dodaliśmy, pozwalają ćwiczyć rękę fantastycznie, gier z wykorzystaniem myszki, gdzie ciągnąc rękę po blacie mamy właśnie doskonałego robota, który pozwala nam ćwiczyć w odciążeniu. To oczywiście nie ma zastępować rehabilitacji, ale tą rehabilitację ma wspomagać i ma ją urozmaicać i mamy nadzieję, że pacjenci będą chętnie tą stronę odwiedzać i że jakby obie te strony, ćwiczenia rehabilitacyjne.pl i graktywność.pl, że one razem wspólnie będą pacjentom pomagać wracać do zdrowia szybciej i sprawniej. Jeżeli pobieracie naszą inicjatywę, zapraszam was serdecznie na www.akcjapower.pl. Tam przeczytacie o innych naszych działaniach, bo te dwa serwisy to tylko część tego, co zaplanowaliśmy. Wejdźcie na Facebooka, polubcie nasz profil. Pomóżcie nam dotrzeć z informacją o tej akcji do osób, które z tej akcji mogą rzeczywiście korzystać. I do sedna, co ma wspólnego gumka recepturka z rehabilitacją online? Tu mamy jeszcze grę. Gumka recepturka jest tania, gumka recepturka jest elastyczna i każdy z nas może ją wykorzystywać według swoich własnych potrzeb. Gumka recepturka może spełniać bardzo wiele różnych funkcji i spełnia te funkcje bardzo dobrze. I wreszcie gumka recepturka, tak jak rehabilitacja online, jest już powszechnie dostępna, a najlepszy sprzęt rehabilitacyjny macie zawsze przy sobie. Ciasny, ale własny.